Drodzy Państwo, bardzo możliwe, że jutro zima powie nam dzień dobry. Beata Gubernat, witam i zapraszam na zimową prognozę pogody. Już dziś białe krajobrazy pojawiły się na Suwalszczyźnie i częściowo na Mazurach, a do jutra ma się zabielić w niemal wszystkich regionach wschodniej Polski. A wszystko zacznie się już tej nocy. Początkowo będzie padać deszcz, marznąca mrzawka, a im bliżej rana deszcz ze śniegiem i wreszcie sam śnieg, kiedy temperatura będzie zbliżać się do zera. I tak od samego rana prawie w całym regionie możemy być zaskoczeni przez zimowe warunki. Na drogach zrobi się ślisko, w wielu miejscach niewykluczona gołoledź. No i na wszelki wypadek warto wyjść wcześniej z domu, żeby mieć czas na usunięcie cienkiej warstwy śniegu z karoserii naszych samochodów. W dalszej części dnia też zimowo, przez cały dzień wiatr z północy. No i tym samym temperatura na niskim poziomie, niczym nie różniąca się od tej z nocy. W związku z tym marznące opady deszczu ze śniegiem na północy i zachodzie, na wschodzie regionu może już pruszyć tylko sam śnieg. Opady mogą mieć umiarkowane natężenie, chwilami też duże, a zatem mocno utrudnione warunki na drogach, na co uczulamy kierowców, przechodniów również, bo chodniki też zrobią się śliskie. A jak długi będzie to pierwszy powiew zimy? Raczej niedługi, bo w kolejnych dniach przewidujemy, że jeśli będzie padać, to przelotny deszcz, choć w piątek możliwe będą jeszcze lokalne opady deszczu ze śniegiem, śniegu w wysokich partiach gór. Od niedzieli ma się poprawiać, wtedy właśnie tę poprawę ma nam zapewniać skandynawski wyż, a jeśli skandynawski, to znak, że za ciepło nie będzie. Poczujemy ostrzejsze powietrze z mrozem w nocy, no i niewielkim plusem za dnia. Na zakończenie przypominam, jutro utrudnione warunki na drogach, na wymianę opon to już najwyższa pora. Do zobaczenia.